Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Real Life. Jest to już drugi odcinek. I co? Dzisiaj może uda nam się zacząć pracować w tej wypożyczalni. Mam nadzieję, że się uda. Spróbujmy. Jest! Mam pracę. Dobra, super. Możemy przepracować 2 godziny. Zarobiliśmy $24. Aj, sorry, lecz nie ma tego moda na jedzenie i picie, ale po prostu mi go wywaliło i mi nie działało przez chwilę. Ale w następnym odcinku już raczej będzie. I co my będziemy teraz robić? No nie wiem, teraz myślę, że pojedziemy jeszcze do domu tutaj, żeby się przespać. I z rana pójdziemy do pracy i będziemy mieli wieczór potem następnego dnia wolny. Więc zobaczymy, co będziemy robić. Jeszcze nie mam planu. Może odwiedzimy salon Simeona. Może. Being locked out of my own house kind of screws with my inner peace as well. Messing with a meditating woman is now gonna get you clapped, boy. Go away. Dobra, no to raczej dzisiaj nie będziemy tutaj spać. No to w sumie mamy już wolny wieczór i możemy sobie gdzieś pojechać. No to w sumie co? Najpierw myślę, że pojedziemy sobie do salonu. Zobaczyć, jakie może tam mają furtki takie na start dla nas. Zobaczymy. Nie wiem, może kiedyś uda mi się coś kupić. To dobra, idziemy. Tutaj trzeba będzie chwilę poczekać na światłach. Która jest w ogóle godzina? 20:50. Okej. Mam 40 FPS-ów. Pewnie przez te wszystkie mody. O, zielone. Dobra. Możemy pojechać. Nie wiem, na razie mam tylko $88. Więc jakby o zakupie samochodu jeszcze nie będę myślał. Ale zobaczcie, jaki jest taki najtańszy, żeby może go kupić kiedyś. O, zielone. Dobra, możemy jechać. Jest, ci ludzie jeździć nie potrafią normalnie. Przegonię tego gościa, no. Siema. Dobra. O, od razu zielone jest, czyli mamy farta. I sobie podjedziemy tutaj pod salą Simeona. Zobaczymy, co tutaj masz. Okej, czekałem tylko na to, aż ściągnie kask. Dobra, chodzimy. Dzień dobry. No, takiego raczej nie kupimy. Nie, myślę, że najtańsze są kompakty chyba, tak? Ten kosztuje 1 000 000 akurat. O! Taki! To 16 000. Bo taki? Nie, taki to już full wypas. Taki, myślę, za 16 000. To jest do zrobienia. Ja bym chciał jeszcze sprzedać ten mój skuter. Więc to jest do zrobienia. Dobra, to lecimy. Lecimy dalej. Teraz gdzie pojedziemy? Myślę, że do sklepu. Kupię zdrabkę, bo mam już moda na zdrabki wgranego. Więc zobaczę, jak to będzie wyglądać. Boże, Franklin, ile ty masz tych kasków? Cały czas zakładasz inny. Ach, okej. I skąd ty je w ogóle wyciągasz? Nie ma nigdzie miejsca na te wszystkie kaski. Ale okej.
Teraz tutaj trzeba stanąć. Na szczęście wszystkie takie najpotrzebniejsze rzeczy mamy niedaleko od domu i od pracy, więc... Więc myślę, że będzie, że powinno być git. Też do Benego mam blisko, ale na razie nie mam co tam u Benego tuningować. Ten skuter to raczej... Raczej średnio. A, więc skręcam, dobra. Albo takie futo. Takie to mieć, to pewnie... Takie futo, co tam jedzie przed nami, to pewnie kosztuje dużo. Chociaż w sumie? Nie wiem. Można by jeszcze pojechać sprawdzić potem. Okej, jedziemy. Nie wiem. Znaczy nie powinno być jakoś tańsze niż 16 tysięcy, ale może się zaskoczę. W ogóle 95% odcinków to jest stanie w korkach albo na światłach. Na czerwonym pojechał. Mandat powinien dostać. Kolejny na czerwonym jedzie. Co to ma być? O, zielone. Można jechać. Tutaj w ogóle jakieś wyścigi są. Nie stać się na udział w wyścigu ulicznym. Wpisowe 100. Spoko. Czyli wyścig uliczny jakiś tu mamy. Okej. Może kiedyś, może kiedyś. Już niedaleko sklepu jesteśmy, więc mogę sobie odznaczyć. To sobie chillują ziomki. Ej, ziom, uspokój się, co? Już z pistoletem do mnie podchodził. Widzieliście to? Chciał zamach na mnie zrobić. Idziemy do sklepu. Nie wiem ile może kosztowała taka zdrabka, ale naciśnij ja, by zrobić zakupy, ale to się... To boy lotto tickets. To kupujemy. Daisy. Scratch card, stoi. Okej, to możemy kupić ten scratch card na początku. Okej. Trzy razy coś wypadło, ile wygraliśmy? A, dolara. Zwróciła nam się zdrabka. To jeszcze raz spróbujmy. Teraz nic nie wygraliśmy. To jeszcze raz, może. Jo. Cały czas... Dobra. Wciągające to jest. Teraz raczej nic nie wygramy. Chociaż... Dolara. Dobra, ostatni raz. Strasznie to wciągające jest. Okej. Znowu dobra. Nie, dobra, to tyle na dzisiaj chyba. No, straciliśmy trochę. Na szczęście tylko trochę.
Nie, może kiedyś nam się uda. Na razie to. Na razie to nie będziemy chyba grać. Ale w sumie teraz to wiem, co zrobię. Teraz pojadę pod firmę, czyli tutaj, znaczy pod ten sklep, w którym pracuję, i wystawię na sprzedaż skuter, bo tutaj się w telefonie sprzedaje. No. Wystawię skuter na sprzedaż. Nie wiem jeszcze za ile wystawię, ale nie wiem, tak za 5000. Chociaż nie wiem, czy on jest wart 5000, ale zobaczymy. Na razie to trzeba czekać na światłach. Okej, ja tam nie jadę. Zielony. Gituwa, możemy jechać. Zajeżdżamy tu pod firmę. Znaczy pod ten sklep właściwie. I co? Właśnie, tu. Vehicle control. Fadzio. Okej. Vehicle status. Sejwujemy. I możemy tak. Teraz ustalamy cenę. No mówię, tak 5000 myślę. No. Condition good. Okej. Nie mogę już na niego wsiąść. Czyli chyba jest, no, chyba jest wystawiony już na sprzedaż. No możliwe. A teraz trzeba będzie taksówką wszędzie jeździć. No dobra, tutaj mamy jakiś sklep odzieżowy, to może pójdziemy sobie do niego. Na szczęście jest dość blisko, więc możemy pobiec. Zobaczymy, może są już jakieś fajne bluzy. Chociaż ostatnio sprawdzaliśmy. Tutaj mogę przejść, czy nie bardzo? A nie, tam jest przejście, dobra. Możemy pójść. Dobra. Wiem, że było, że nie można było przychodzić, ale trudno. Czy otwarty jest ten sklep? Jest otwarty. Dziwne. To jest godzina? Druga. To powinno być zamknięte. Pani tutaj pracuje przez tą dobę. Dobra. Topy. No to są te bluzy, co ostatnio. No ja nic nowego nie wygrywałem, więc dziwnie było, jakby coś weszło. I taką bluzę moglibyśmy kupić. To też jest jakaś customowa, tak samo jak te. Jakieś customowe też są bluzy. Ale ja tą bluzę mam taką. Co ja to ja biorę? Spodnie jakieś. O co, tylko takie shorty. No dobra, to weźmiemy takie o shorty. Buciksy jakieś są? No nie do końca. Chyba nie w tym sklepie są te Jordany, co ugrałem, chyba wiecie. Dobra, zapisujemy oczywiście. Dobra. Teraz nie wiem, gdzie możemy pójść. Tam jest skuter. Która jest godzina? 2:50. No to... maile jakieś. 2:50, no to nic za dużo tutaj się nie da zrobić. A poza tym, że teraz nie mamy skutera, to nawet się nie opłaca jechać nigdzie, ani iść. W sumie nie mamy czym jechać, więc jak moglibyśmy pojechać.
Dobra, to cicho. Właśnie, pokażę wam tego moda. Jest... można ścinać włosy. No na razie mi nie urosło nic, nie? Więc za bardzo nie mamy co ścinać. Więc w sumie to po co? Dobra, tam gada coś ciotka. Się nie chce. Sprawdzę, czy mam jakieś inne mody wgrane, o których nie wiem. Chyba nie. Dobra. Totally Rental, czyli pracujemy od 9.30 do 20.00. Okej. Okay. Zarabiamy 12 na godzinę. $12 na godzinę. Tak? Okej. Okay. No, ciekawie, ciekawie. A tutaj zrobię parkour w nowej bluzie, żeby sąsiedzi widzieli, jaką ma fajną. No teraz się nie udało. W ogóle ja u sąsiada na jakimś, na ogródku jestem jakimś, to ja może stąd pójdę. Spadam. Jeszcze mnie sąsiedzi nakryją, że biegam po ich ogrodzeniach. Dobra, jestem już u siebie. Nie wiem, nie mam żadnej broni. Więc okej. To się zgadza akurat. Tutaj mamy mainie, to już raczej każdy wie. I nasz skuter oznaczył się na zielono, taki motorek, więc nie zgubimy go. To może się tam przejdę teraz, bo już czwarta jest. Bo te minuty są sekundy, tak? Nie no, na luzie, zdążymy jeszcze tutaj jeden dzień przeprac... Szczury! Szczury w GTA normalnie. Mogę kopnąć? Nie mogę. Normalnie szczury biegną. Ja... nie wiedziałem, że tak są. Gdybym miał broń, to bym chciał sprawdzić, czy da się zastrzelić, ale nie mam. O, kopnąłem szczura! Skopałem szczura! Ja ci kręcę, serio? No właśnie, będę wchodził, już nie będę ciotki denerwował. Pójdę do pracy. Praca. Praca jest tu, ten pieniążek taki. To spoko, to niedaleko mamy od domu też. Sobie pójdziemy. Poczekam tej ziomki na światłach. Pogadam trochę z nim. Bitch, who cares? That shit ain't hood, boo! Fuck off, gone. Fuck off. Good friend, I'm a professor, and East Fence is my teacher too. Come on, motherfucker! Się bij ją. Hey, fight, motherfucker! Pobijemy się z ziomkiem? No dobra. Who cares? Dobra, ziomek, chodź. What the hell? Oh. Masz ziomek. Dobra, dostał. I co, trzeba było? Dobra, spadam, zaraz i tak u niej karetka po niego przyjedzie. A wiecie co, może ja zadzwonię? Zadzwonię po karetkę. Pogotowie. Dobra, są już w drodze. Śmiesznie. Która jest godzina? 5:17, tak? To ja się może tutaj jeszcze napiję coli. Popatrzę, jak tutaj będą ratować tego ziomka. Jeśli będą ratować. Tak, napij się.
Przyjechali. Chyba nie. Chyba go olali. Śmiesznie. To tutaj jest gdzieś garaż do kupienia. Tej Mosley Auto Service. To nie wiem, sprawdzę, bo chciałem otwierać też komis samochodowy. Holy slide. Chciałem otworzyć komis samochodowy i zajmować się sprzedażą samochodów. Tak, wiecie, że mieć kilka samochodów tutaj postawionych, wystawionych na. O, to jest idealny plac. To jest idealny plac. Ja bym się musiał tutaj z tym Mosleyem dogadać co do może wynajmu tego placu pod interes. No i gituwa. To fajne, fajna miejscówka jest. Ten taki cały plac mieć, tutaj wystawione samochody by były. Byśmy je sprzedawali, klienci by przychodzili. Także no, fajnie by było, fajnie. No jeszcze te chorągiewki takie ładne, no fajnie by było. Byśmy tutaj wystawili samochody, nie? No. Nie wiem, jest tutaj gdzieś numer telefonu do niego, czy? Czy nie do końca? O, jest! 555-0186. No to trzeba będzie kiedyś zadzwonić. Spoko. Która już godzina? 6:31 dopiero. No to ja tam po odcinku się skontaktuję. Potrącił mnie. A nie odjęło mi życia, nie wiem dlaczego. Czy ja mam go od moda włączonego przez przypadek? Błagam, oby nie. Tak, mam godmoda. O Jezu, czemu ja zawsze zapominam wyłączyć tego godmoda przed odcinek. Dobra, nieważne. Ale potrącił mnie na szczęście, jakieś rany nie mam na sobie. No, zamknięte jeszcze jest. No. Niech ten skuterek się sprzedaje, bo ja pieniędzy potrzebuję. Odpalony jest? No to ciekawie będzie, że odpalony. Odpalony skuter ktoś dostanie, będzie w ogóle bez paliwa pewnie. No już nie mogę nic z tym zrobić, bo jakby nie mogę wsiąść na niego, więc nie mogę. Co my tutaj jeszcze mamy? To jest ten do sprzedawania. Nie, to jest do sprzedawania. Co to jest pomoc Mutual Insurance? Co to jest? Zgłoś rozszczenie. To ja nie chcę. Mam tutaj jeszcze zarządzanie lokalem. Mechanik. Mechanik co to jest? Co daje mechanik? You need something, huh? When you ride? Let me know. I'll get back to it then. Czyli pewnie jak się ma mieszkanie i w garażu się ma samochód, to można zamówić mechanik przywiezie pewnie. Spoko, a ja nie mam na razie żadnego domu swojego, więc. Ten taki ładny też tornado, ale pewnie drogi jest. Siema ziomek, spogadać. Hey, what up, my nigga? That's about right. What it do? I send you back to the bosom of God. Ej, no co? Przecież tylko się zapytałem, co tam u ciebie. Nie, ja już się nie biję. Ej! Ziomek, odczep się. Nie, ja nie chcę się z tobą bić. Zostaw mnie. Goni mnie jakiś ziomek. Gościu, zostaw mnie. Dobra, odpuścił sobie. Dalej zamknięty jest. A my zaraz będziemy kończyć odcinek. Także to było na tyle.